Mówi się, Jacek Sobola, witam w wszystkich mediach. Jest czwartek, 18 maja, 21:22. No tak jest u mnie. Rafael Nadal, proszę Państwa, nie zagra w Paryżu. No, chyba nie zagra w ogóle do końca roku. I Kyrgiosa na Rolandzie też nie będzie. To jest tylko tak pozornie, że ja zaczynam od sportu, bo wczoraj w Rzymie Iga Świątek poddała mecz z Rybakiną po porywającym pierwszym secie. Wygrała 6-2, potem w drugim było 4-2. Ale ta Rybakina naprawdę dobrze grała. Dała się dojść, był tiebreak, w tym tiebreaku najprawdopodobniej naciągnęła mięsień. Te informacje są takie, że w Paryżu Świątek zagra, to jest za 10 dni. Ale ja się martwię, dlatego że no, to jest tak z tymi kontuzjami, że to może być różnie, no zobaczymy jak będzie, tak? Takie urazy mięśniowe to one tak się nie leczą same i nie przechodzą łatwo. Ale zaczynam od tego sportu, dlatego że chcę powiedzieć o czymś, co o czymś, czego dzisiaj doświadczyłem. Ja wszedłem na to forum gazety.pl, żeby tam sobie poczytać o tym wczorajszym meczu Świątek. I to jest coś nieprawdopodobnego. Ten rodzaj hejtu i w ogóle generalnie to plemię posługujące się polskim językiem, jakie wyhodowała ta banda Michnika, jest tak odrażające, odpychające, ohydne, okropne, że no, nie wiem, czy na świecie w ogóle istnieje jakiś odpowiednik. Przy czym w większości są to ludzie, którzy oczywiście nie mają żadnego pojęcia o sporcie. Oni tam w życiu rakiety w ręku nie mieli, nie stanęli na korcie. Oni znają ten tenis tylko z telewizji. Coś podobnego się działo przy okazji tej Małyszomanii. To już młodsze dzieci nie pamiętają tego. Tam też się pojawiło natychmiast mnóstwo znawców skoków narciarskich, którzy z wyżyn tego fotela sprzed telewizora udzielali światłych rad mistrzowi, co on ma teraz zrobić, żeby znowu wygrywać i tak dalej. W każdym razie to nie jest żadna tragedia, to co się stało, bo to jest tylko tenis. I Świątek nieraz jeszcze będzie przegrywała. Fatalnie, że w takich okolicznościach, mam na myśli kontuzję. Ale w tenisie, ja już to mówiłem wielokrotnie, wszyscy przegrywają, więc to jest absolutnie naturalne i normalne. To nie jest tragedia. Tragedia to jest to, co spotkało inną naszą wielką mistrzynię, Justynę Kowalczyk. W Szwajcarii zginął alpinista Kacper Tekieli. Łączy się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Pani Justynie Kowalczyk-Tekieli przesłałem wyrazy głębokiego współczucia, tak napisał premier Morawiecki we wpisie na Twitterze. Tekieli był osobą dobrze znaną nie tylko w tym świecie polskiego alpinizmu. Wspominany jest jako jedna z najciekawszych, najsympatyczniejszych postaci. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki poinformowała dzisiaj, że w lawinie w szwajcarskich Alpach zginął alpinista, instruktor wspinaczki sportowej Kacper Tekieli, mąż mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli. Tekieli był uczestnikiem programu Polski Himalajzm Zimowy. W ramach projektu brał udział w wyprawach na Makalu, na Broad Peak. W 2016 uczestniczył z Pawłem Kaczmarczykiem w akcji ratunkowej na Shivling w indyjskich Himalajach. Wszyscy generalnie go wspominają, wszyscy ci, którzy go znają, wspominają go bardzo ciepło i jest to, no, to jest tragedia, tak? Justyna Kowalczyk napisała, że no, że był najcudowniejszy. Natomiast robienie tragedii z tego, że Świątek nie wygrała 6-0, nie, no dajcie spokój, naprawdę.
To, co udało się wyhodować tej bandzie Michnika i tej trzeciej RP, to jest coś niebywałego. Dzisiaj takie kodziarstwo przyszło na spotkanie z Tuskiem w Słupsku, jak mówi ten Biedroń. Dzisiaj Tusk był w Słupsku i tam przyszło kodziarstwo w koszulkach KOD-u. To dobrze, że się nie kryją. To jest w porządku akurat. Natomiast jest problem. Jest problem z tym, jaki sąd w Polsce osądzi Tuska. Być może to się skończy tak, że trzeba będzie zamieścić ogłoszenie, że szukamy sądu, który osądzi Tuska. Ja takie info dzisiaj znalazłem na portalu Niezależna. Sąd apelacyjny w Katowicach będzie rozstrzygał, który sąd jest właściwy do zajęcia się sprawą pozwu wystosowanego przez śląskiego posła Grzegorza Matusiaka przeciwko Donaldowi Tuskowi, gdy lider PO skłamał, że rząd wykopacz w 2015 nie strzelał do górników. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Rybniku. Wcześniej Sąd Okręgowy w Rybniku zdecydował o przesłaniu sprawy do Gdańska. W 2015 roku w czasie pokojowej manifestacji pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju policja strzelała do jej uczestników z broni gładkolufowej, pisze Niezależna. 9 górników odniosło obrażenia. Najciężej ranny Marcin Dralak blisko 2 miesiące spędził w szpitalu. Broniąc dobrego imienia poszkodowanych, Grzegorz Matusiak, poseł Ziemi Śląskiej, złożył pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi, który powiedział na spotkaniu w Płocku: to słynne kłamstwo, że rządowy kopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Grzegorz Matusiak zażądał przeprosin dla górników i 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych. Pozew został złożony 23 lutego. 23 lutego. W Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, który skierował sprawę do Sądu Okręgowego do Rybnika, a ten zdecydował o przesłaniu jej do Gdańska. Na tę decyzję Grzegorz Matusiak i jego pełnomocnik prawny złożyli zażalenie, uzasadniając, że świadkom, a więc poszkodowanym górnikom z Jastrzębia-Zdroju, trudno będzie podróżować prawie 500 kilometrów, żeby złożyć wyjaśnienia. Moja kancelaria prawna przekazała mi właśnie informację, że zażalenie będzie rozpatrywał sąd apelacyjny w Katowicach, tak zdecydował sąd okręgowy w Rybniku. To kukułcze jajo w gnieździe sądownictwa, tak powiedział niezależny Grzegorz Matusiak. Wyraźnie nikt nie chce się sprawą Donalda Tuska zająć, a przecież jest on tak samo równoprawnym obywatelem kraju jak każdy z nas. Myślę jednak, że sądy są nierykliwe, ale sprawiedliwe. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecyduje, gdzie sprawa trafi, bo Sąd Okręgowy w Rybniku uważał, że nie jest właściwym adresatem. Jastrzębie, Rybnik, Gdańsk. A następny może być Berlin. Czekamy na termin i miejsce pierwszej rozprawy. Matusiak dodaje, że nawet we wtorek, w tym tygodniu, Tusk w Trzebini, koło dawnej kopalni Sierpca, miał szansę na ten temat zakończyć i powiedzieć: przepraszam górnikom za kłamstwa. Poseł Matusiak, świadkowie manifestacji, gdzie górnicy zostali ranni, chcieli porozmawiać z odbywającym spotkanie wyborcze w Trzebini Tuskiem, ale lider PO ich zignorował. Gdyby pan Donald Tusk przeprosił górników, wycofalibyśmy sprawę, ale tego nie zrobił. Dlatego dalej będziemy walczyć o sprawiedliwość w sądzie, tak powiedział Matusiak. Pani Małgorzata jest z nami. Pani Małgorzata z Wszczyny. Kłaniam się, pani Małgosiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim. Ja tak słucham ostatnio, rzadko dzwonię, bo już nie wiem, od czego zacząć i na czym skończyć. Od początku. I powiem tak. Wszyscy są oburzeni jakimiś, Boże, jak to nazwać, jakimiś dewiacjami chorego człowieka Tuska i jego akolitów. Ja powiem tak. Przyjrzycie się państwo. Czy rzeczywiście jesteście oburzeni, macie żal w sercu, że tak was traktuje? Bo naprawdę, ja zawsze jak paląsam po kanałach, to jak jest gdzieś Tusk, to ja wyłączam głos i patrzę, jak on się zachowuje. Przecież to jest tak biedny człowiek, on jest tak sfrustrowany. I powiedzcie państwo, że państwo, którzy tu dzwonią, którzy oglądają ten program, i że jesteście państwo oburzeni na jego słowa. Przecież oburzać się można, czy czuć się pokrzywdzonym, czy znieważonym, jeżeli to ktoś mówi, kto ma autorytet. Co ten człowiek w życiu zrobił? To był cwaniak, cwaniak nad cwaniaki i potem jeszcze wytresowany PR-owo cynik. Przecież ten facet nie ma żadnej wartości. Jak może mnie taki nitras, taki kierwa, czy inne peolstwo, czy to, co jest na Śląsku, ta
jak ja to mówię w tej chwili, to mi przyszło do głowy, że PO to jest Pate Opposition. Pato Opposition, tak jest, jak jest Pato Developerka, to jest Pato... I jak wyjdzie taki, bo pan wczoraj mówił o Sałudze, jak to będzie, jak oni to wszyscy pojadą na tą Warszawę, to ja powiem tak, wytłumaczę, co to są po śląsku zole. Zole to są podeszwy w butach. Więc powiem tak wierszykiem, że Ślązoki, górale i gorole, pędźcie na Warszawę i szorujcie zole. To jak przecież, proszę państwa, no jak może ktoś taki, jak taki jak on się nazywa, Poncyliusz, ma jakieś takie łacińskie nazwy, przecież to jeden wyjdzie, albo taki Paszyk, albo taki Rzepa. No jak tacy ludzie mogą państwa obrazić? Ja to się śmieję. Mam taką panią, tutaj coś mi się poznały na tym, ona jest zawsze taka oburzona, a ja mówię, kobieto, weź sobie to na spokojnie. Czy naprawdę taki człowiek by cię mógł obrazić? Ludzie, dajcie spokój. Jak ja patrzę na te moje programy regionalne, to wiecie państwo, co tam się dopiero dzieje, jaka tam jest gebelsowska propaganda. I to jest niesamowite. Najgorsze to jest to, że wymietli go miotłą żelazną Manfred Weber, jak tylko się Angela straciła, wywalili go od razu na zbite oblicze z Brukseli i on teraz, jeszcze mało tego, ta druga szwabka, co tam jest, to jest paskudne babsko, i ona jeszcze na dodatek mu powiedziała, ty pamiętasz jak mówiłeś, bo to niektórzy tłumaczą inaczej, ty pamiętasz jak mówiłeś, że przyjedziesz tutaj, będziesz premierem? Tak, bon courage, ty masz odwagę, ty dobrej odwagi ci życzę. Więc on robi co może, gubi się we wszystkim, nie potrafi, proszę państwa, on nie potrafi sklecić normalnego zdania. Coś zaczyna, nie kończy i zaczyna. No ludzie, naprawdę nie czujcie się państwo obrażeni, bo nie ma nas kto obrażać. A ta sekta Michnika i ta cała banda, która tam jest, czy ona może cokolwiek naszej Iguni zaszkodzić? Przecież dać mu rakietę do ręki, to się zabije nią. No, tylko ją złapie i od razu będzie trup. I takimi ludźmi naprawdę, ja też się kiedyś denerwowałam, ale w tej chwili, jak ja patrzę na to towarzystwo Szemrane, to naprawdę, wierzcie mi państwo, nie czujcie się obrażeni. My jesteśmy o wiele lepsi i dlatego oni są tak wściekli, bo to jest normalna wściekłość. Także życzę wszystkim pogody ducha, tak jak mnie pan kiedyś uspokajał, jak ja mówiłam i to, co kiedyś mówiłam, to się wszystko sprawdza. Więc ja w tej chwili to biorę naprawdę na wesoło. No bo jak wyjdzie taki kierwa i jak coś palnie, czy taka leszczyna, czy taka kidawa, nitras, najlepiej, bo w tym Słupsku to przecież ja się akurat plątałam po kanałach i na TVN i on mówił, że coś tam było o katolikach, a on mówi, moja córka jest katoliczką, moja synowa katoliczką, moja żona katoliczką, moja teściowa katoliczką. Chryste, panie, on chyba tam zrobi, on każe tam w Gdańsku wybudować jakąś prywatną kaplicę dla całej rodziny, znajomych, sąsiadów. No przyjrzyjcie się państwo, wyłączcie głos i przyjrzyjcie się, jak on macha tymi łapami. Człowiek, który ma coś do powiedzenia, to mówi spokojnie, bo ma coś do powiedzenia. A ci, co nie mają nic do powiedzenia, a chcą błysnąć, jak mucha ze złotym ząbkiem, jak myśmy kiedyś takie kawały 50 lat temu wymyślali, no to tak będzie, on się normalnie, ja nieraz myślę, że naprawdę on se zrobi krzywdę, że mu obojczyki wysiądą, albo ramiona, no przecież jak on tymi łapami macha, to jest coś niesamowitego. Także weźcie to państwo, tak jak ja, zróbcie, weźcie to na wesoło, bo przecież tacy ludzie nie mogą nas obrażać. My jesteśmy ponad nimi, dlatego oni są tacy wściekli. Także życzę wszystkiego dobrego wszystkim. Bardzo szkoda, że właśnie mąż pani Justyny Kowalczyk tak się
no zginął tak tragicznie. Młode małżeństwo, dziecina, tam jest chłopczyk. No szkoda, także że wyrazy współczucia dla całej rodziny. No Boże, nie pierwsza to śmierć taka niespodziewana i nie ostatnie, jak żyjemy wszyscy. Także kłaniam się wszystkim pięknie. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiam się. No pewnie, że tak, że to trzeba traktować śmiechem. Jeżeli chodzi o katolicyzm i Tuska, to moim zdaniem on ma jakąś traumę z dzieciństwa, bo on mówił kiedyś o tym, że matka ten znak krzyża, czyli no wchodziła do każdego sklepu, żeby na bochenku te błyskawice postawić. To on może mieć tutaj jakiś problem. Ja wspominałem o tym hejcie, który się tam wylał na tym forum gazety.pl na Świątek. Bo mi się przypomina, stanie mi przed oczyma taka historia pewnej siatkarki, wybitnej polskiej siatkarki, jeszcze z tej drużyny Złotek, która skończyła przedwcześnie karierę reprezentacyjną, bo pokonała ją ta fala nienawiści, ta fala hejtu. Proszę sobie wyobrazić, że piękna dziewczyna uwierzyła w to, że ona jest brzydka i okropna, no bo była tak wrażliwa, że sobie z tym po prostu zwyczajnie nie dała rady. To jest tak, że tam nie ma odpornych, to jak w boksie, tak? Są tylko źle trafieni, no akurat na nią padło. Co do tego, jakie ma Tusk kłopoty z tym mówieniem, on się w tym Słupsku, pani Małgosiu i szanowni państwo, zaczął mówić bolkiem. Ja tutaj bardzo często mówię bolkiem. No, powtarzam, że miała być demokracja, każdy mówi co chce i tak dalej. A Tusk w tym Słupsku, dzisiaj tam zapytany o Błaszczaka, oczywiście, że Błaszczak do dymisji i tak dalej, powiedział coś takiego. Nie może być tak, że ministrem jest człowiek, który nie powiedział w tej sprawie, tej rakiety, balonów i tak dalej, słowa prawdy. Zrzucił całą winę na ludzi w mundurach. W ciągu kilku następnych dni dowiedzieliśmy się jeszcze, że balon białoruski to wleciał, że drony latają nad naszymi lotniskami, a minister Błaszczak ani B, ani me, ani kukuryku. No i to mówi facet, który do tego stopnia osłabił bezpieczeństwo Polski. To mówi facet, w którego rządzie ministrem obrony był ktoś taki jak Klich. No po prostu ręce opadają. No. Dobra, krótką przerwę zrobimy i zaraz wracamy. Koniec pierwszej części ogłaszam.